Julka, zrobiona niewprawnie przez pewnego małego chłopca, który miał tylko dwa w pełni wykształcone palce, kuli się w rogu pokoju i płacze. Jej przyjaciółka Daria, nierówna tektura z dwoma otworami na oczy, przysuwa się do Julki i pyta, co się dzieje. Julka na to: wszyscy mówią, że jestem tylko rzeczą, rzeczą, która robi różne rzeczy. Daria przychyla jeden ze swoich postrzępionych tekturowych rogów do ramienia Julki i mówi: to dużo lepiej niż być rzeczą, której robi się różne rzeczy, nie? To znaczy, że masz moc, żeby zmieniać świat wokół siebie. Pewnie masz rację, mówi Julka i ociera łzy ramieniem zrobionym z patyka po lizaku. Szkoda tylko, że świat został już stworzony przez chłopca, który miał tylko jeden w pełni wykształcony palec. Rzeczy robią rzeczy.